Dzień dobry, ja nazywam się Paweł Tyrna, jestem studentem trzeciego roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i podczas prezentacji trochę opowiem o molekularnej regulacji cyklu komórkowego w ludzkich komórkach i o tym, w jaki sposób zaburzenia w tej regulacji mogą doprowadzić do rozwoju chorób nowotworowych. Na początek, może na rozgrzewkę, kilka definicji. Nie będziemy się tutaj skupiać na całej definicji choroby nowotworowej. Tych definicji jest całkiem sporo. Natomiast to, co podkreśliłem, jest, wydaje mi się, najistotniejsze. Nowotwór jest nabytą chorobą genetyczną. Jest chorobą genetyczną, co oznacza, że komórki nowotworowe posiadają pewne zmiany w genomie. Te zmiany mogą być albo zmianami w sekwencji, na przykład jako mutacje punktowe. Czasami są to aberracje chromosomowe, na przykład pod postacią translokacji. W wielu wypadkach współwystępują one jeszcze ze zmianami epigenetycznymi, które doprowadzają do zwiększenia ekspresji niektórych genów i wyciszenia innych. Dodatkowo jest to choroba nabyta, co oznacza, że zmiany te genetyczne są nabywane w ciągu życia danego człowieka, czyli nie jest dziedziczne, choć oczywiście można odziedziczyć pewne predyspozycje do nowotworu. Skoro już to wiemy, to możemy zastanowić się nad tym, w jaki sposób ogólnie te choroby powstają. No, przede wszystkim jest to związane z losowymi mutacjami wywołanymi przez poszczególne czynniki mutagenne. To mogą być mutageny fizyczne, tak jak na tym obrazku jest przedstawiony mechanizm mutagennego działania światła ultrafioletowego, które powoduje powstawanie dimerów pirymidynowych, ale również będą to mutageny chemiczne, jak na przykład węglowodory aromatyczne, jakieś składniki dymu tytoniowego, również czynniki biologiczne, na przykład niektóre toksyny grzybicze też mają właściwości mutagenne. Te mutacje zachodzą w przeważającej większości w sposób losowy i doprowadzają do zmian w różnych genach. Te geny, które są związane z nowotworami, które są zmienione w komórkach nowotworowych, tak ogólnie dzieli się na dwie dość obszerne grupy, czyli na protoonkogeny oraz antyonkogeny. Protoonkogeny to są wszystkie geny, które kodują białka zaangażowane w przyspieszenie cyklu komórkowego, zwiększenie przeżycia komórek, zahamowanie ich mechanizmów śmierci programowalnej itd. Można powiedzieć, że one kodują wszystkie te cechy, które są później charakterystyczne dla komórek nowotworowych. Tak więc protoonkogeny w tych komórkach ulegają nadmiernej aktywności. Albo są to mutacje, które powodują ciągłą aktywność produkowanego białka, albo jest to po prostu zwiększenie ekspresji tego białka, mimo braku jego zmian w samym produkcie. Geny supresorowe, czyli inaczej antyonkogeny, działają dokładnie przeciwstawnie, one hamują powstawanie nowotworów. Niektórzy zaliczają do nich również geny zaangażowane w naprawę DNA. Inni badacze sugerują, że to jest odrębna grupa, ale ja myślę, że one dobrze się wpasowują w grupę antyonkogenów, ponieważ ich działanie również hamuje rozwój chorób nowotworowych. Jeśli chcemy takie nieco bardziej konkretne różnice między proto- a antyonkogenami, no to może być to kwestia tego, ile kopii genu jest najczęściej zmutowanych. W przypadku proteonkogenów mamy, jak wspominałem, mutacje aktywujące, więc fenotyp tych mutacji jest dominujący i wystarczy, że jedna kopia genu ulega mutacji. W przypadku antyonkogenów najczęściej potrzebne są jednak, żeby obie kopie genu były uszkodzone, niefunkcjonalne, czyli te zmiany mają charakter recesywny. I po tym krótkim wstępie myślę, że możemy przejść już do meritum, czyli do cyklu komórkowego. Jak wygląda cykl komórkowy, to myślę, że każdy dobrze wie. Składa się z naprzemiennie występującego podziału komórkowego, czyli mitozy, oraz fazy, która jest pomiędzy, czyli interfazy. No i ta interfaza później dzieli się na fazę G1, w której następuje podwojenie całej zawartości komórki za wyjątkiem jej genomu. Później w fazie S następuje replikacja DNA, czyli podwojenie już informacji genetycznej w jądrze komórkowym, a w fazie G2 następuje już takie stricte przygotowanie do podziału mitotycznego. Mechanizmy, które regulują przebieg cyklu komórkowego, zostały odkryte w
pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Było to odkrycie na tyle istotne, że odkrywcy zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w 2001 roku. I taki najbardziej bezpośredni mechanizm odnosi się do dwóch grup białek. Mamy więc, opisane tutaj jako CDK, to są kinazy. Kinazy, czyli enzymy zdolne do fosforylowania innych białek. I w ten sposób kinazy mogą regulować ich aktywność. Kinazy te są obecne w komórce przez cały czas, niezależnie od fazy cyklu komórkowego, ale nie są konstytutywnie aktywne. To znaczy, że one wymagają dodatkowych białek regulatorowych, które nazwano cyklinami. Te białka regulatorowe, kiedy zwiążą się z kinazą, to wtedy umożliwiają jej działanie, zwiększają jej aktywność. Dlatego te kinazy nazywa się kinazami zależnymi od cyklin, cycline dependent kinase, czyli w skrócie CDK. W czasie trwania cyklu komórkowego zmieniają się stężenia właśnie cyklin i w ten sposób odpowiednie kinazy są włączane albo wyłączane w danym momencie. Każda faza cyklu komórkowego ma swoje własne kinazy CDK, a każda kinaza jest regulowana przez określoną cyklinę i w ten sposób ta regulacja następuje. Jeżeli popatrzymy sobie na te cykliny zaznaczone na schemacie, to ogólnie można podzielić na takie troszeczkę dwie grupy. To znaczy cykliny zaznaczone tutaj w czerwonym kółeczku są zaangażowane w przejście z fazy G1 do fazy S. I to jest najważniejszy moment w cyklu komórkowym, tak zwany punkt restrykcyjny. To jest moment, kiedy komórka w cudzysłowie podejmuje decyzję o tym, czy będzie chciała się podzielić, czy też nie. Czy może, jeśli nie chce się podzielić, to może wejść w fazę G0, czyli taki spoczynek i będzie sobie trwać w niezmienionej formie jako aktywna, ale nie dzieląca się już komórka. Pozostałe cykliny i kinazy od nich zależne, zaznaczone tutaj na niebiesko, one już nie pełnią takiej funkcji. One są zaangażowane w regulację poprawnego przebiegu cyklu komórkowego. Tak więc one będą przede wszystkim dbały o to, żeby fazy następowały po sobie w odpowiedniej kolejności, żeby żadna faza nie zaczynała się, dopóki nie zakończy się faza poprzednia. Czyli na przykład będą dbały o to, żeby nie wejść w fazę G2, i tym bardziej w podział, dopóki nie zakończy się replikacja DNA, albo już w trakcie podziału, żeby nie rozpoczęła się anafaza, dopóki wszystkie chromosomy nie zostaną przyłączone do włókien, do mikrotubuli. Z punktu widzenia komórek nowotworowych zdecydowanie najważniejszy jest punkt restrykcyjny, ponieważ to jest dla nich najtrudniejszy do sforsowania fragment cyklu komórkowego. Kiedy komórka już przejdzie do fazy S, to potem już może powiedzieć, pójdzie za ciosem i ona się podzieli. Dlatego w komórkach nowotworowych w pierwszej kolejności uszkodzenia dotyczą właśnie tych zaznaczonych na czerwono białek. W bardziej zaawansowanej chorobie nowotworowej również pozostałe cykliny albo kinazy mogą ulec rozregulowaniu. I jako ciekawostkę mogę dodać, że kiedy patomorforok ogląda pod mikroskopem taki wycięty fragment tkanki nowotworowej, no to on ocenia złośliwość nowotworu, ponieważ od tego zależy na przykład rokowanie pacjenta. Jedną z cech, która składa się na tę złośliwość, jest liczba mitoz w ogóle i liczba mitoz nieprawidłowych. Tam naprawdę widać na preparatach mitozy na przykład trójbiegunowe, wielobiegunowe, albo mitozy takie, że anafaza trwa w najlepsze, a w środku komórki został jakiś bezpański chromosom. No i im więcej takich zmian, tym bardziej zaawansowany jest nowotwór, to niestety gorzej rokuje. No dobrze, przejdziemy sobie teraz przez ten punkt restrykcyjny, jak on dokładnie jest regulowany, tak krok po kroku, żeby to wszystko sobie ładnie ułożyć. Więc tak, tak zwana SCDK, to jest konkretnie CDK2, no niestety mamy dwa systemy nazewnictwa tych kinaz. Ona fosforyluje i w ten sposób aktywuje białka zaangażowane w replikację DNA. Ta kinaza, jak każda z CDK, jest aktywowana przez odpowiednią cyklinę. Mamy dwie cykliny, E oraz A, które mogą ją aktywować. Te cykliny normalnie w komórce nie są obecne. Ale jeżeli mamy czynnik transkrypcyjny E2F,
to on aktywuje transkrypcję genów cyklin E i cyklin A, przez co umożliwia rozpoczęcie podziału komórki, też rozpoczęcie właściwie replikacji DNA. Normalnie ten czynnik jednak nie jest aktywny i białko RB go wiąże w ten sposób, go inaktywując. Kiedy to białko ulegnie jednak fosforylacji, to traci swoje powinulactwo do czynnika E2F, uwalnia go, tak więc on może normalnie działać. Białko RB jest fosforylowane przez CDK4 w połączeniu z cykliną B. To jest jednak wyjątkowa cyklina, ponieważ nie dość, że wymaga ona obecności cykliny D do aktywacji, to normalnie w spoczynkowej komórce ta cyklina, ta kinaza, przepraszam, jest hamowana przez specjalny inhibitor białko P16. Najpierw ta cyklina D musi wyprzeć białko P16 z kompleksu z kinazą. Jest to taka zwykła konkurencja. I to jest właśnie ten punkt restrykcyjny, o którym wspomniałem przed chwilą. Syntaza cykliny D musi być na tyle duża, żeby ona zdołała konkurencyjnie wyprzeć P16 z kompleksu z kinazą i żeby mogła rozpocząć się, żeby ta kinaza mogła wykazać aktywność wobec białka RB. Myślę, że po tym wstępie bez trudu można wskazać, które z wymienionych tutaj na schemacie białek jest protoonkogenem, a które jest antyonkogenem. Wydaje mi się to całkiem już logiczne. Przejdziemy teraz do kilku przykładów. Białko RB, o którym wspominałem przed chwilą, jest jednym z najwcześniej zidentyfikowanych w ogóle genów supresorowych. Zatrzymuje ono cykl komórkowy w punkcie restrykcyjnym. I pierwszy nowotwór, w którym w ogóle wykryto białko RB, to był siatkówczak, czyli po łacinie retinoblastoma, stąd wzięła się nazwa tego białka. Z odkryciem tego genu wiąże się całkiem ciekawa historia. Tutaj przedstawiony na zdjęciu jest jej bohater, czyli pan Alfred Knudsen, który zajmował się badaniem właśnie siatkówczaka. I to badania, które on prowadził, to były badania czysto epidemiologiczne. On zauważył następującą zależność. Siatkówczaki występują u ludzi przede wszystkim w dwóch przedziałach wiekowych. Albo u małych dzieci i wtedy mogą występować tylko w jednym oku, czasami występują w obu oczach równocześnie, a później drugi szczyt zachorowań to już jest wiek starszy, tam powiedzmy 50-60 lat i w górę. I wtedy praktycznie zawsze występują tylko w jednym oku. I dysponując wyłącznie takimi wynikami badań, on stwierdził, pokazał, że siatkówczak jest chorobą związaną z dwoma mutacjami somatycznymi tego samego genu. Jak dla mnie to naprawdę jest imponujące, jakby on to robił jeszcze w czasach, kiedy ta teoria protoonkogenów, antyonkogenów nie była tak powszechnie znana, bo dopiero się rodziła. On dostarczył dość ważnego dowodu na jej prawdziwość, więc jest to naprawdę, jest to pewne osiągnięcie. Innym genem, który wspominałem, który się pojawił na schemacie, jest cyklina D, która, jak pamiętamy, aktywowała CDK4 albo 6. I wiele nowotworów wykazuje zwiększoną ekspresję cykliny D. Na przykład chłoniak z komórek płaszcza oraz śpiczak mnogi często mają taką translokację chromosomową, łączą się chromosomy 11 z 14 i wtedy gen zaznaczony CCND1, to jest gen kodujący właśnie cyklinę D1, zostaje przeniesiony na chromosom 14 w pobliżu lokus łańcucha ciężkiego immunoglobuli. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ zarówno ten chłoniak, jak i szpiczak wywodzą się z komórek wytwarzających przeciwciała, że to lokus jest w komórkach bardzo aktywny transkrypcyjnie. No i skutkiem tej translokacji jest, jak nie trudno się domyślić, bardzo duża ilość powstającej cykliny D, w związku z czym punkt restrykcyjny jest forsowany bez żadnych ograniczeń. Inny przykład to jest mięsek Kaposiego i to jest nowotwór związany z wirusem onkogennym. Wirus jest to albo ludzki wirus herpes 8, albo ma on też swoją nazwę zwyczajową, Kaposi sarcoma herpes virus.
to jest wirus onkogenny, który ma zdolność do zakażania komórek śródbłonka. I właśnie widoczny tutaj mięsak kapłosiego to jest nowotwór wywodzący się z naczyń. Co istotne, on wywołuje nowotwory u osób, które mają niedobory odporności, tak więc osoba, która poza tym jest zdrowa i nawet jeśli jest zarażona tym KSHV, to prawdopodobieństwo rozwinięcia mięsaka jest niskie. Ale mechanizm, jakim on wywołuje nowotwór, jest całkiem ciekawy. Otóż ten wirus posiada kilka genów z ludzkiego genomu. I w związku z tym, kiedy zainfekuje komórki, no to oczywiście ulega to ekspresji. Co tam mamy? Cyklina D, o której wspominałem przed chwilą. Czasami, żeby była jasność, jeśli chodzi o cyklinę wirusową, dodaje się przed nią jeszcze tam symbol V, który zrobiłem na poprzednim slajdzie, V cyklina. Mamy gen BCL2, który jest genem, też jest proto-onkogenem, hamującym apoptozę, czyli zwiększającym przeżycie komórek. No i interleukina 6, która pobudza komórki odpornościowe do podziałów. Tak, wróćmy w takim razie do naszego schematu. Tak, on troszeczkę się urwał sztucznie na cyklinie D, no bo powiedzieliśmy, że ona jest potrzebna do sforsowania punktu restrykcyjnego, ale w sumie nie wyjaśniliśmy dlaczego, ani skąd ona się bierze. No i się cofniemy dalej, no to oczywiście cyklina D powstaje wskutek ekspresji genu dla cykliny D, a ekspresja tego genu może pobudzać całkiem sporo szlaków przekazywania sygnału. Co my tu mamy ciekawego? Mamy interleukinę 6, która pojawiła się już na slajdzie poprzednim. Mamy szlak WNT i beta-kateniny. To jest szlak, który normalnie jest aktywny w rozwoju zarodkowym u człowieka i odpowiada za prawidłowe namnażanie się komórek nabłonkowych. Mamy właśnie związanym z czynnikami wzrostu, to jest tak zwany szlak kinas MAP. MAP to skrót od białko aktywowane mitogenem, ponieważ czynniki wzrostu, jako że pobudzają podziały komórkowe, czyli mitozę, no to nazywa się je czasami mitogenami. I zobaczmy, jak ten szlak wygląda, idąc po kolei. Szlak jest całkiem prosty, przynajmniej w tej podstawowej postaci, bo nie uwzględniamy tutaj różnych powiązań z innymi białkami. Mamy czynnik wzrostu, który jest cytokiną, można powiedzieć hormonem miejscowym. I ten czynnik wzrostu wiąże się z odpowiednim receptorem. Ten receptor sam w sobie posiada domenę katalityczną, posiada aktywność kinazy tyrozynowej. Dlatego nazywam go RTK, tam receptor tyrosine kinase, czyli kinaza receptorowa tyrozynowa. Receptor ten fosforyluje i w ten sposób aktywuje białko raz, a później zaczyna się taka klasyczna kaskada kinaz, w której każde kolejne białko aktywuje następne. Mamy białko RAF, MEK, ERK. I co potem się dzieje, to się dotknijmy. Tutaj białko ERK aktywuje czynnik transkrypcyjny FOS, który już bezpośrednio zwiększa syntezę cykliny T i w ten sposób to się wiąże ze szlakiem omawianym poprzednio. Dodatkowo te białka mają swoje nazwy takie bardziej systematyczne. ERK, jako że bezpośrednio fosforyluje czynnik transkrypcyjny, nazwano kinazą MAP. Każdy kolejny jest kinazą poprzedniej kinazy MAP i w ten sposób udało się uzyskać taki już kuriozalny wręcz skrót MAP KKKK. Ze względu na wątpliwą urodę i ogólnie niezbyt przyjazny tą formę tych skrótów, one się za bardzo nie przyjęły. Chociaż czasem w literaturze niektórzy je stosują. To jest szlak na tyle ważny, że prawie każdy z jego elementów może ulec mutacjom aktywującym. No i teraz popatrzmy sobie po kolei, co się może stać. Na przykład sam receptor dla czynnika wzrostu jest proto-onkogenem. W raku piersi, w niektórych rakach piersi, zdarza się mutacja właśnie genu dla receptora naskórkowego czynnika wzrostu. Ten gen nazywa się HER2.
I dlatego, kiedy diagnozuje się raka piersi, to zawsze wykonuje się diagnostykę molekularną, żeby ocenić, czy ten receptor jest obecny, czy też nie. Później białko RAS może ulegać mutacjom aktywującym, na przykład w raku okrężnicy, białka RAF oraz MEK w czerniaku. Z tym, że to nie jest tak, jak mógłby się wydawać po tym slajdzie, to nie jest tak, że każdy czerniak ma mutację BRAF oraz MEK. To są po prostu dość często występujące mutacje w poszczególnych nowotworach. Czyli relatywnie często czerniaki mają mutacje w tym protonogenie, ale nie wszystkie. I działa to oczywiście też w drugą stronę. Mutacja dla genu BRAF może występować w całym mnóstwie innych nowotworów, na przykład w niektórych glejakach. I ten mechanizm, w jaki nowotwory sobie zwiększają zdolność do przyspieszania cyklu komórkowego, my możemy wykorzystać w praktyce, ponieważ każdy z tych białek jest dobrym celem terapeutycznym, jest dobrym uchwytem dla działania leków. Na przykład ten receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu HER2, on jest w ogóle bardzo wygodny dla nas w leczeniu, ponieważ jest jedynym z tych wszystkich białek, który wystaje poza komórkę. I dlatego możemy użyć tutaj leku takiego jak trastuzumab, który jest przeciwciałem monoklonalnym, skierowanym przeciwko temu receptorowi. Ale możemy też zastosować lapatynib, który jest drobnocząsteczkowym inhibitorem kinazy, czyli on po prostu hamuje aktywność tej kinazy i zmniejsza fosforylację białka RAS. Inne przykłady, takie, które już są obecnie stosowane, to są wemurafenib czy trametynib, inhibitory RAF oraz MEK. W przypadku inhibitorów pozostałych elementów tego szlaku przekazywania sygnałów, no, leki są na etapie raczej badań klinicznych albo przedklinicznych, jeszcze się nie stosuje w praktyce. I znów przejdźmy do przykładu. Przewlekła białaczka szpikowa to jest nowotwór, który jest związany bardzo silnie z translokacją między chromosomem 9 a 22. I skutkiem tej translokacji jest powstanie chromosomu Filadelfia. Dość znany chromosom, taki bardzo książkowy zresztą przykład. W miejscu, gdzie łączą się fragmenty chromosomów 9 i 22, powstaje gen fuzyjny BCR-ABL. Ten gen koduje kinazę, która jest cały czas aktywna. I ta kinaza ma zdolność do aktywowania kilku szlaków przekazywania sygnałów, między innymi szlaku kinazmap, o którym mówiliśmy przed chwilą. Ta choroba jeszcze kilkadziesiąt lat temu miała bardzo złe rokowanie. To nie jest choroba, która zabija w ciągu kilku miesięcy. Jest przewlekła, ona postępuje powoli, ale bardzo pewnie i słabo odpowiadała na leczenie. W zasadzie można powiedzieć, że w ciągu kilku lat po diagnozie no, zdecydowana większość osób no, niestety już nie żyła. I też na przełomie XX i XXI wieku udało się wprowadzić do kliniki pierwszy inhibitor drobnocząsteczkowy. To był imatynib, inhibitor, który jest specyficzny właśnie dla tej nowotworowej kinazy BCR-ABL. Po prawej stronie na wykresach ja wkleiłem wykresy z badania klinicznego trzeciej fazy, w którym porównywano skuteczność imatynibu z wcześniej stosowaną terapią skojarzoną. Ta terapia skojarzona składała się z interferonu i cytarabiny. Interferon to jest taka cząsteczka, która normalnie jest produkowana w odpowiedzi na infekcję wirusową i jest współodpowiedzialna za objawy te infekcyjne, tak zwane grypopodobne. Cytarabina to jest lek cytotoksyczny, analog pirymidyn, który też ma bardzo ciężkie działanie niepożądane. Tak więc możemy sobie wyobrazić, że taka terapia kombinacyjna, ona była bardzo ciężka dla pacjentów do zniesienia. Bardzo ciężkie działanie niepożądane, no i w zasadzie trzeba było ją stosować cały czas do końca życia. I wtedy wprowadzono imatynib. Spójrzmy, jak wygląda na górnym wykresie
przeżycie bez postępu choroby. To są krzywe Kaplana-Meiera, te wykresy, i się odczytuje w ten sposób, że na osi poziomej jest czas, a na osi pionowej odsetek badanych pacjentów, którzy w danym punkcie czasowym jeszcze nie mieli postępu choroby, można tak powiedzieć. Widzimy, że ta terapia kombinacyjna pozwalała utrzymanie choroby w ryzach w około 70%, no czyli nie najgorzej, ale imatynib jest znacznie lepszy, no i powyżej 90%. Dolny wykres przedstawia jeszcze inny czynnik, który wykorzystano, inny punkt końcowy, tak zwaną odpowiedź cytogenetyczną. To było zdefiniowane jako zmniejszenie odsetka białych krwinek zawierających chromosom Filadelfia poniżej określonego progu. No i tu różnica między imatynibem a tą terapią no jest bardzo dobrze widoczna. Więc ten lek to jest, był pierwszy z tych leków celowanych, takich drobnocząsteczkowych, jeden z największych przełomów w leczeniu nowotworów. Choroba, która kiedyś stanowiła praktycznie wyrok śmierci, obecnie daje się ją w większości przypadków utrzymać w ryzach przez wiele lat. Tak więc ogólne przeżycie chorych z przewlekłą białaczką szpikową, leczonych imatynibem, jest porównywalne z populacją ogólną. Naprawdę jest to ogromne osiągnięcie i daje nadzieję też na przyszłość. Przejdziemy teraz do innego białka związanego z regulacją cyklu komórkowego. Jeśli jest jakieś jedno białko, które warto zapamiętać z tej prezentacji, to na pewno jest to białko P53. Ja mam wrażenie, że gdziekolwiek nie spojrzę, w jakiejkolwiek publikacji czy źródła pisanego, gdzie białko P53 jest wspominane, to pojawia się przy nim określenie strażnik genomu. Więc uznałem, że nie mogę tej tradycji łamać, też tak napisałem. Ale zastanówmy się, co to białko właściwie robi. To białko jest aktywowane w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. Białko P53 samo nie wykrywa uszkodzeń, ale inne białka, które są w stanie te uszkodzenia wykryć, mogą białko P53 aktywować. P53 działa potem jako czynnik transkrypcyjny, reguluje ekspresję wielu genów, za chwilę sobie wymienimy jakich. Mamy tutaj takie trzy najważniejsze, ale oczywiście lista genów aktywowanych przez P53 jest całkiem długa. P21, inhibitor kina zależnych od cyklin. To jest inhibitor, który napisałem, że jest uniwersalny, to znaczy on hamuje wszystkie kinazy CDK, niezależnie od fazy cyklu komórkowego. Tak więc cokolwiek by się z tą komórką działo, w którejkolwiek fazie ona by nie była, to cykl komórkowy zostanie zahamowany. Po drugie, P53 powoduje rekrutację mechanizmów naprawy DNA. W dalszej kolejności, no ta naprawa może się nie powieść, powstaje białko Bax, które jest czynnikiem proapoptotycznym i powoduje śmierć komórki. Jak to działa teraz na poziomie molekularnym? No, jeżeli DNA ulegnie uszkodzeniu, to wtedy białka wykrywające to uszkodzenie fosforylują P53. P53 normalnie w komórce jest produkowany cały czas, ale ma bardzo krótki okres półtrwania. Dlatego, że tworzy taki heterodimer z białkiem MDM2. Poza tym MDM2 jest ligazą ubiquityny. Ubiquitynuje białko P53 i w ten sposób doprowadza do jego degradacji w proteasom. Kiedy białko P53 zostanie jednak sfosforylowane, to wtedy białko MDM2 odłącza się z tego kompleksu, białko P53 staje się stabilne i może działać jako czynnik transkrypcyjny. I wywołuje się te wszystkie efekty, o których wspominałem przed chwilą. No dobrze. Z takich statystyk wynika, że nieco ponad połowa wszystkich nowotworów ma mutację w genie dla białka P53. Ja chcę w tym miejscu zrobić taką krótką pauzę i zastanowić się, co to właściwie znaczy. No, jak wcześniej mówiłem, nowotwory powstają w przeważającej większości wskutek losowych mutacji. No, jak siedzimy sobie na plaży i smażymy się na słoneczku przez dni godzin, no to nie oczekujemy, że światło UV będzie celować w
gen WKP53. Podobnie różne toksyny, które możemy sobie wdychać, zjadać i w jakikolwiek inny sposób się na nie narażać, eksponować. A jednak bardzo duży odsetek nowotworów ma mutację w genie P53. To świadczy o tym, że gen ten jest bardzo ważny w mutagenezie, że jego mutacja jest ważnym czynnikiem dla rozwoju nowotworu. Jest mu potrzebna, oczywiście nie niezbędna, ale w wielu przypadkach ta mutacja jest potrzebna. No i weźmy sobie kolejny przykład. Znowu wirus onkogenny, tym razem wirus brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, który związany jest z licznymi nowotworami nabłonkowymi. Takim najbardziej znanym przykładem jest rak szyjki macicy, ale nie tylko, ponieważ może też HPV powodować raka jądra, rak jamy ustnej nosogardzieli. Ten wirus działa w taki sposób, że on posiada geny dla białek tzw. białek wczesnych 6 oraz 7, które działają bezpośrednio jako onkogeny. Białko E6 jest inhibitorem P53, białko E7 jest inhibitorem dla białek RB oraz P21. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętamy, co to są za białka. RB to jest to białko, które zatrzymuje cykl komórkowy w punkcie restrykcyjnym. Białko P21 to jest uniwersalny inhibitor kinaz zależnych od cykliny. I w ten sposób ten wirus doprowadza do niekontrolowanych podziałów komórkowych w obrębie różnych nabłonków. Tu mamy zdjęcie akurat skóry na palcach, gdzie ten wirus, gdzie jest infekcja wirusem HPV i też tam powoduje brodawki, od których w ogóle wzięła się nazwa samego wirusa. Jest to w ogóle rzadka sytuacja, że można zapobiegać rozwojowi nowotworów po prostu poprzez zaszczepienie się na HPV. Szczepionka jest dostępna, jest zalecana i zaleca się jej podawanie w wieku kilkunastu lat. Jeśli dobrze pamiętam, to w wieku około 12-13 lat się ją podaje. Inny przykład, też wirusowy, to jest chłoniak termifockowy dorosłych, który związany jest z wirusem HTLV1. To jest retrowirus, onkogenny retrowirus. Historia badań nad retrowirusami też jest całkiem ciekawa, ponieważ kiedy te retrowirusy odkryto i badano różne retrowirusy zwierzęce przede wszystkim, no to tam była cała plejada retrowirusów onkogennych, które powodowały wszelakie nowotwory u myszek czy innych zwierząt, na których to badano. I spodziewamy się, że u człowieka będzie bardzo podobnie, że wielu nowotworom uda się zapobiec, no, chociażby poprzez leczenie albo przez szczepienie. No, okazało się potem, no, trochę był zawód, można powiedzieć, że odkryto tylko jednego wirusa związanego z nowotworami, retrowirusa oczywiście, retrowirusa HTLV, który działa w następujący sposób. On posiada białko TAX, które posądza się o największy wpływ na działanie onkogenu tego wirusa. Białko to bezpośrednio może wpływać na działanie białka P53, o którym była mowa przed chwilą. ERBB2 to jest receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu, czyli mamy znowu powiązanie ze szlakiem kinaz MAP, o którym też była mowa. Kinaza mTOR, której omówienie no, wykracza poza zakres tej prezentacji, ale ona jest związana ogólnie ze zwiększeniem przeżycia i proliferacji komórek. Poza tym białko TAX ma taki bardzo ciekawy i podstępny mechanizm, jaki prowadzi do rozwoju tego chłoniaka z komórek T. Mianowicie ono zwiększa ekspresję dwóch białek, interleukiny drugiej oraz receptora dla interleukiny drugiej. Receptor dla interleukiny drugiej, on jest normalnie obecny na limfocytach i jest odpowiedzialny za pobudzenie ich podziałów komórkowych. Tak normalnie, fizjologicznie interleukina druga odpowiada za zapoczątkowanie odpowiedzi odpornościowej, w szczególności odpowiedzi przeciwko wirusom i innym patogenom komórkowym. Jak patrzymy sobie na schemat działania tego receptora, to aktywuje kilka mechanizmów, między innymi znowu naszą kinazę, przepraszam, kaskadę kinaz MAP.
i w ten sposób zarażona komórka sama siebie pobudza autokrylnie do podziałów komórkowych. To również można wykorzystać w bardzo sprytny sposób. Leków na tę chorobę jest kilka, ale takim najsprytniejszym i osobiście najbardziej się podoba denileukina diktytox. To jest lek biologiczny. Jest to lek fuzyjny składający się z dwóch części. Część to jest interleukina druga, a druga część to jest dyfterotoksyna, czyli toksyna błonnicza. Toksyna błonnicza to jest w ogóle jedna z najsilniejszych toksyn znanych w naturze. Jest to enzym, który ribozyluje czynnik transkrypcyjny EF2 i w ten sposób ona hamuje translację, przepraszam, chyba powiedziałem transkrypcyjny, nie, elongacyjny, czynnik elongacyjny EF2. W ten sposób toksyna błonnicza hamuje translację wszystkich genów w komórce i doprowadza do jej śmierci. Jedna cząsteczka tej toksyny, jak wniknie do komórki, nieuchronnie doprowadza do śmierci, co jest naprawdę niesamowite. No i taki właśnie sprytny lek wyprodukowano, całkiem skuteczny. Niestety drogi, jak wszystkie te leki biologiczne, który wykorzystuje ów mechanizm. Wracając jeszcze troszeczkę do naszego białka P53, biorąc pod uwagę to, jak ważne jest to białko i jak dużej liczby nowotworów ono jest zmutowane, no nie dziwić, że próbuje się je wykorzystać jako cel terapeutyczny. Tutaj przedstawiłem wzięty żywcem ze strony producenta zasady działania leku o nazwie Gendisin. No więc zobaczmy, co tutaj wymyślono sprytnego. Mamy wektor adenowirusowy, do którego wprowadzono gen prawidłowy dla białka P53. Ten wirus się podaje pacjentom cierpiącym na nowotwór. Wirus infekuje różne komórki, m.in. komórki nowotworowe. No jeżeli zainfekuje komórkę nowotworową, no to ekspresji będzie ulegało białko P53 prawidłowe, które ma doprowadzić potem do śmierci komórek. No, brzmi to wszystko super, natomiast jest kilka bardzo dziwnych rzeczy związanych z tym lekiem. Po pierwsze, ten lek został wyprodukowany w Chinach. Wszystkie badania nad nim zostały sfinansowane przez chiński rząd, a wyniki tych badań zostały opublikowane wyłącznie w chińskich czasopismach w języku chińskim. Tak więc tak naprawdę nie mamy dostępu do wyników badań związanych z tym lekiem. Gendisin nigdy nie przeszedł badań klinicznych trzeciej fazy. Nigdy nie próbowano nawet rejestrować go poza Chinami. No więc można powiedzieć, tak patrząc na to, co przed chwilą powiedziałem, że proces rozwoju leku Gendisin jest dokładnym zaprzeczeniem wszystkich reguł, które obowiązują w farmakologii i dotyczą rozwoju leku. Natomiast innym lekiem, który ma powstać wirusa i już został rozwinięty w innych krajach, gdzie swój udział miały kraje z różnych części świata, jest talimogen Lacher-Parepwek. On działa troszeczkę, można powiedzieć, na innej zasadzie. To znaczy, to jest zmodyfikowany genetycznie wirus, z którego z jednej strony usunięto gen dla białka tak zwanego ICP, to jest białko, które normalnie hamuje odpowiedź komórki na zakażenie wirusem. Jeżeli wirus nie posiada tego genu, to komórki bez najmniejszego problemu są w stanie wykryć obecność wirusa i w odpowiedzi na to zakażenie zahamować swoje podziały komórkowe i zahamować syntezę wszystkich białek. Komórki nowotworowe, jako że one mają upośledzone mechanizmy hamujące cykl komórkowy, nie są w stanie sprostać temu zadaniu, nie są w stanie, mówiąc kolokwialnie, oprzeć się infekcji tego wirusa i dlatego mogą być bez trudu przez niego niszczone. Druga modyfikacja, którą tutaj wprowadzono, to dodatkowo do genomu wirusa wprowadzono geny dla czynników immunostymulujących, konkretnie GM-CSF, to jest czynnik stymulujący rozwój kolonii granulocytów i makrofagów. I w ten sposób można leczyć czerniaki, takie już zaawansowane z przerzutami.
No dobrze, ja mam nadzieję, że nie czujecie się tam po drugiej stronie za bardzo zmęczeni tym wszystkim. Natomiast to, co omówiliśmy dotychczas, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. I tak musnęliśmy sobie troszeczkę ten temat. Opowiedzieliśmy na temat tego, w jaki sposób regulowany jest cykl komórkowy, a konkretnie punkt restrykcyjny, oraz jak działa szlak kinazy MAP. Natomiast jest całe mnóstwo zagadnień związanych z komórkami nowotworowymi, o których można by mówić jeszcze bardzo długo, bo temat jest naprawdę pasjonujący. Mamy przecież mnóstwo innych mechanizmów, które regulują cykl komórkowy. Kinaza mTOR, która tak się w jednym miejscu pojawiła. Czynnik NF-kappa-B, zaangażowany przede wszystkim w proliferację komórek odpornościowych, ale nie tylko. Szlak WNT-beta-katenina, który też się pojawił. Komórki nowotworowe wykazują jednak całe mnóstwo innych cech, które odróżniają je od komórek prawidłowych. Na przykład mają zdolność do nieograniczonej liczby podziałów, co nazywa się ładnie nieśmiertelnością. Normalne, prawidłowe komórki mają tak zwany limit Hayflicka. One są w stanie podzielić się kilkadziesiąt razy, a później przestają się dzielić. Jest to związane przede wszystkim ze skracaniem się telomerów. Komórki nowotworowe zazwyczaj mają nadmierną aktywność, mają w ogóle aktywność telomerazy, przez co są w stanie dzielić się w nieskończoność. Co z drugiej strony ułatwia badanie nad nimi, ponieważ no, kilkadziesiąt lat te komórki mogą się dzielić w laboratoriach i nic im się z tego nie dzieje. Komórki nowotworowe mają zdolność do unikania apoptozy. Normalnie, gdybyśmy komórkę nabłonkową oderwali od nabłonka, gdyby ona utraciła kontakt z innymi komórkami, to ona powinna ulec śmierci komórkowej. Ten mechanizm nazywa się bardzo ładnie anoikis, pochodzi z greckiego słowa oznaczającego bezdomność. Komórki nowotworowe, jak wiemy, są w stanie dodać przerzuty odległe, więc nie mają skutecznych mechanizmów apoptozy. Są w stanie unikać odpowiedź immunologiczną, ba, istnieją nawet doniesienia o tym, że komórki nowotworowe są w stanie zabijać komórki odpornościowe. Mam jeszcze inne rzeczy, takie jak na przykład zjawisko Warburga, czyli preferencyjne wykorzystanie glikolizy beztlenowej, nawet w warunkach dostatecznej podaży tlenu. Dość niejasną rolę mają onkometabolity, czyli związki, które normalnie w metabolizmie nie powstają, ale komórki nowotworowe posiadają i w jakiś sposób one metabolizm nie zmieniają, nie do końca wiadomo jak. Komórki nowotworowe mogą promować angiogenezę, czyli stymulować naczynia krwionośne do rozwijania się wewnątrz guza. Mają zdolność do naciekania innych tkanek, różnych przerzutów odległych. I w ostatnich kilkunastu, może kilkudziesięciu latach no, pojawiło się jeszcze mnóstwo doniesień o roli krótkich, niekodujących RNA, które mogą regulować wszystkie te zjawiska. I o ile to jest bardzo ciekawe, to cała ta biologia komórki nowotworowej często staje się niesamowicie skomplikowana i trudna do zrozumienia. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że było to interesujące, że nie przynudzałem. I zapraszam do dyskusji albo pytań.